Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na bardzo szybki figurkowy unboxing na moim kanale. Troszeczkę jeszcze kennerowych okazji za nieduże pieniądze, taniej niż na pewno na rynku zachodnim. Rozerwałem już tą paczkę, mówiąc najprościej, aby się dostać do zawartości i przekonajmy się, co tutaj się znajduje. Trochę taka postać, no, bliska mojemu sercu na swój sposób. Oczywiście, zanim ją wyciągnę, Was zachęcam do tego, abyście skorzystali z linku w opisie tego materiału. Dzięki temu będziecie mogli dołączyć do moich mediów społecznościowych, wesprzeć mnie, ewentualnie nawiązać współpracę. Rozetnijmy może opakowania i część z Was może już wie, może nie, ale jest to Batman Night Quest, że tak się wyrażę. To jest taki Azrael, mówiąc najprościej, prawda? Fajnie to wygląda. Jest jeszcze inna tego wersja, ale niestety nie jest mi dostępna na razie, choć chciałbym ją mieć. To jest figurka dokładnie z roku 1994. Prezentuje się naprawdę bardzo spoko. Tutaj jeszcze dodatkowo w zestawie mamy broń, którą spróbuję zaraz rozerwać. Ciekawa oferta w ogóle była, taka anegdotka związana z tą figurką. Ona już jakiś czas temu pojawiła się na rynku, ale była tańsza i była właśnie tylko w takim zestawie. Dodatkowo była jeszcze broń i takie skrzydła, jakby mówię, ale sam taki golas, że tak się wyrażę, niepotrzebny mi jest. I później ktoś musiał odnaleźć widocznie tego Gana. I wtedy już stwierdziłem, że okej, jeśli tylko jeden element mi brakuje, to jak najbardziej chcę go mieć. I zobaczmy, czy to... Właśnie, on jest nawet sprawny. Zobaczcie. Tyle lat na karku i to strzela. Więc sami widzicie, że warto było poczekać i wtedy się zdecydowałem właśnie na zakup. Więc montujemy tą broń tutaj i tak to wygląda. Świetna sprawa, naprawdę. Nostalgiczne retro i powrót do przeszłości. Bardzo ładna. W ogóle no nie jest, tutaj może troszeczkę ma jakieś zarysowania, ale i tak jest bardzo dobrze zachowane i przede wszystkim ma sztywne stawy, pomimo 94, no to będzie już 3 dychy praktycznie rzecz biorąc, tak, na karku, więc świetna rzecz. Tak się oto nam prezentuje tenże bohater. Oczywiście Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zachęcam, abyście skomentowali, polubili, udostępnili. Będzie mi bardzo miło. Nie zapominajcie też o tym, aby zasubskrybować kanał, zaznaczyć sobie dzwonek. Będziecie wtedy na bieżąco informowani, że na moim kanale pojawiły się jakieś materiały. Tymczasem ja z Wami się żegnam. Widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.